Dobry, zapraszam serdecznie na szkolenia dotyczące motywacji, automotywacji, ale także konsekwencji. Robimy je wspólnie z wydawnictwem Helion, dlatego że to właśnie w wydawnictwie Helion wydałem dwie swoje książki. Jedna to psychologia zmiany, a druga 77 historii, które mogą dać Ci kopa w życiu i biznesie. Te książki są o tyle ciekawe, że jedna z nich jest ilustrowana przez Andrzeja Mleczkę, a ta jeszcze dodatkowo przez Henryka Sawkę, Stanisława Tyma oraz Jacka Fedorowicza. Serdecznie zapraszam, a kwintesencja wyciągnięta z tych książek będzie właśnie w czasie naszych szkoleń. Co będziemy robili w czasie szkoleń? Będziemy mogli skorzystać z nagrania, które będzie trwało około godziny akademicką, oczywiście z ćwiczeniami. Będziemy mogli skorzystać, ale to już firmowo, z materiału około czterogodzinnego w formie webinarium. Będziemy się mogli spotkać, popracować warsztatowo, ale zdalnie. I jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście bardzo chętnie przyjedziemy do firmy i zrobimy normalne, tradycyjne szkolenie ośmiogodzinne, klasyczny warsztat. O czym będziemy mówili w czasie takich szkoleń i co będziemy robili? Ja chcę na początek, dla zachęty, pokazać tylko pewien specyficzny sposób myślenia o motywacji. Otóż, kiedy my mówimy o motywacji, to bardzo często szukamy jakichś analogii, na przykład sportowych, i wtedy bardzo ładnie się pojawiają pomysły: może siatkarze, może piłkarze ręczni, duża dynamika, duża praca, troszkę inaczej jest w piłce nożnej. A ja wybrałem inną dyscyplinę, wybrałem kolarstwo. Kiedy o tym rozmawiałem, ktoś mi powiedział, Marek, to może chociaż jakaś drużyna, jakaś sztafeta, skoki narciarskie drużynowe. Mówię, dobrze, tylko że tam mamy motywację bardzo mocno także negatywną. Dlaczego? Dlatego, że tam bardzo często zawodnik się boi, że zepsuje. Zepsuje skok, spudłuje, zgubi pałeczkę, więc... Boże, żebym tylko nie ja zepsuł wynik firmowy. I dlatego właśnie kolarstwo. Ale kiedy o tym powiedziałem, to powiedziano mi, Marek zaraz jedzie 200 zawodników, wygrywa jeden. Jaką ma motywację zawodnik, który jedzie, przyjedzie na 88 albo 125 miejscu? Gdzie tam szukać motywacji? Ja mówię jest. Bo trzeba zrozumieć, jak myślą motywacyjnie oczywiście kolarze. Jeżeli popatrzycie na te zdjęcia, to rzeczywiście prawdą jest, że finalnie, to jest akuratnie Tour de Pologne, yy, akuratnie yy, jeden zawodnik wygra, będzie jeszcze dwóch na podium, a cała reszta, cała reszta ma trzy elementy, które są niezwykle ważne. Po pierwsze cel. Cel jednych zawodników chronić lidera w trakcie całego etapu. Cel innych zawodników trochę poszaleć, żeby pokazać własną drużynę w trakcie etapu i nie szkodzi, że potem przyjedziesz 148, ale pokazałeś się na, et na etapie. Jeszcze inni zawodnicy mają wyznaczony cel chronić lidera do samego końca i doprowadzić go do, do mety na tak dobrej pozycji, żeby mógł e, tą metę minąć jako pierwszy. To cel dla każdego inny. Poza tym drugi z tych elementów to możliwości. I te możliwości to i umiejętności, ale także środki. Dzięki którym można to osiągnąć. Mówiąc krótko, w kolarstwie chodzi o to, żeby zawodnik potrafił dobrze jeździć na rowerze i żeby miał dobry rower. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to nagroda. Jeżeli przygotowujemy zespół albo siebie samych do osiągnięcia jakiegoś celu, zrealizowania jakiegoś zadania z dobrą motywacją, to trzeba wcześniej zaplanować nagrodę. I teraz. Wychodząc od tych trzech elementów, będziemy nad tym pracować, tak jak powiedziałem, na trzy różne sposoby. Albo można po prostu sobie wykupić jednogodzinną sesję szkoleniową z materiałami i ćwiczeniami, albo można zaprosić nas do firmy, gdzie będziemy zdalnie realizowali czterogodzinne warsztaty, albo po prostu można nas zaprosić w takiej tradycyjnej formie na ośmiogodzinny warsztat już w firmie. Serdecznie. Zapraszam.